26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Na sprzęt medyczny mający przyczynić się w wyrównywaniu szans w leczeniu noworodków suwalski sztab doliczył się już ponad 80 tysięcy złotych. 6,5 tysiąca zebrano podczas turnieju DARTA i z licytacji. Ostateczna, dokładna kwota nie jest jeszcze znana. Liczenie pieniędzy ze zdanych wczoraj do godziny 20 puszek wciąż trwa. Podobnie jak licytacja podarowanych orkiestrze przedmiotów. W tym roku orkiestra miała do dyspozycji 4 terminale płatnicze. Grało w niej 100 wolontariuszy. Do samych tylko puszek trafiło ponad 40 tysięcy. Ludzie czasami wrzucali te drobiazgi, a czasami banknoty 50-złotowe. Mama wrzuciła nawet 100. I to jest moja największa ilość, jaką zebrałem. Jednorazowo oczywiście. Ciekawe, ile teraz będę miał. Większość kwestujących w Suwałkach to ludzie, którym kupiony z akcji charytatywnej sprzęt uratował życie albo też ich rodziny. Oni nie mają wątpliwości, że przeprowadzana od 26 lat zbiórka przynosi bezcenne korzyści. Jest bardzo potrzebna i jest obowiązkowa. Sam byłem ratowany przez sprzęt. Jeździliśmy takim fajnym zielonym garbusem, gdzie był plakat przyklejony. Zachęcaliśmy wszystkich serdecznie do tego, żeby wrzucali te pieniążki do puszki. Jest to bardzo, bardzo potrzebna akcja. Tak jak już syn powiedział, no ten sprzęt ratuje życie i co jest najważniejsze, że tutaj trzeba ponad podziały, te pieniądze trafiają dla potrzebujących. Szczytny cel, naprawdę nisko chylimy czoło przed Jurkiem. Naprawdę wspaniała akcja. Do końca świata i jeden dzień dłużej. Wolontariusze zbierali pieniądze nie tylko na terenie naszego miasta. Ja tradycyjnie kwestowałem z moimi harcerzami z Rutki Tartak, z 12 drużyny starszej harcerskiej Solaris. I jeśli chodzi o potrzebę tej akcji, to ja się nie będę wypowiadał. Ten młody człowiek, który stoi obok, jest żywym dowodem tego, że to jest akcja potrzebna. I my nigdy nie mieliśmy wątpliwości co do tego, czy w kolejnym roku uczestniczyć, czy też nie. Byliśmy dzisiaj w wielu miejscach, począwszy od Becej, przez Rutkę Tartak, Smolniki, no i taką małą miejscowość Kłajpeda, której muszę powiedzieć, że kiedy się z tej małej kapliczki wysypali ludzie, to praktycznie każdy coś do tej puszki wrzucał. Kwestujących już od wielu lat wspierają też niektórzy księża, jak chociażby proboszcz parafii w Smolnikach. Do akcji włączył się też Czesław Rękiewicz. Prezydent Suwałk podarował na licytację medal okolicznościowy wydany na stulecie śmierci Marii Konopnickiej i miesięczny karnet do akwaparku. Koncertowa część imprezy odbyła się w Parku Konstytucji 3 maja. Przy takim mrozie na pewno trzeba było troszeczkę wysiłku włożyć. Szczytny cel, zacny cel. Pomagamy dzieciom, noworodkom, kupujemy sprzęt. To samo mówi za siebie. To, że tyle jest właśnie pieniędzy, ile powiedział pan prezydent, to jest dzięki nam wszystkim, każdy z nas tutaj po kolei, który stoi przed sceną, który wyszedł dzisiaj z domu w ten mroźny, niedzielny dzień, nie tylko w Suwałkach, ale też w okolicach i wrzucił grosik do puszki, to dołożył do tego sukcesu. Wczoraj na ulicach naszego miasta można było zauważyć wzmożone patrole policyjne. Na szczęście, jak nas poinformowano, obyło się bez przykrych incydentów. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Suwałkach przebiegła w atmosferze spokoju, a na jej zakończenie zamiast tradycyjnego światełka do nieba w Suwałkach odbył się pokaz laserów.